Cześć, z tej strony Baba na Keto i zapraszam Cię na przepyszną pizzę z kurczaka. Ostatnio też mam jakąś taką fazę na sałatkę Cezar, więc powstała po prostu pizza a la Cezar. Ale może już koniec gadania, zaczynamy. Do miski wkładamy pierś kurczaka, wsypujemy serę, wbijamy jajka i całość dokładnie blendujemy na gładką masę. W sumie gładkie to nie będzie, ale gdy powstanie już taka papka, przekładamy na papier do pieczenia. Formujemy pizzę, możecie zrobić jedną dużą, tak jak ja zrobiłam, kwadratową, możecie zrobić okrągłe, możecie zrobić pizzerinki, jak tylko chcecie. No i co? No i wkładamy do piekarnika, wyciągamy i voilà, tak się prezentuje ciasto, jest bardzo giętkie, nic się tutaj nie kruszy. Czas na sałatę, czyli dodatki, sałata, pomidorki, boczek, no i oczywiście musi być sos. A to jest naprawdę dobry sos, majonez, musztarda, śmietana kwaśna, do tego anchois, czosnek, odrobinę cytryny blendujemy i naprawdę jest ten sos rewelacyjny. Możecie również dodać troszkę oliwy, jak chcecie. Jest po prostu obłędny. I uwaga, jeśli Wasza pizza jest zimna, możecie posmarować sosem tak jak ja. Jeśli jest ciepła, to polecam wylać po prostu na dodatki, żeby ten sos nie był bardzo taki rozrzedzony przez temperaturę. Także wykładamy dodatki i dopiero polewamy całość. Posypujemy parmezanem granopadaną, po prostu serem. No i gotowe! Ja Wam życzę smacznego, a jeszcze awokado dodam, zapomniałam. Awokado dodałam, bo stwierdziłam, że jest neutralne w smaku, a po prostu wzbogaci tą pizzę o dodatkowe witaminy, minerały i w ogóle o wszystko, bo jest po prostu przepyszne i rewelacyjne. Także ja Wam życzę smacznego, do następnego i dajcie łapkę w górę, koniecznie zostawcie komentarz, po prostu dajcie znać, że to oglądacie, że Wam się podoba, no i oczywiście, że chcecie więcej. Pa!